Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 12 lat. Dzisiaj newsy z Chin, prawdopodobnie zdominowane przez Evergrande, całe światowe media. Panikują i wieszczą upadek, czy to rynku nieruchomości, czy to systemu finansowego, czy nawet banków chińskich. A myślę, że dużo jest w tym przesady i poszukiwania sensacji. Na początek trochę historii. Evergrande zaczęła jako Hengda, firma dewelopera w 1996 roku, a był potężny boom wtedy mieszkaniowy, stąd też wszystko się sprzedawało, jak i również były łatwe kredyty, więc nie tylko ta firma, ale też parę innych firm, Wanda, Wanka, rozwijały się bardzo szybko, tylko jedne były bardziej lub mniej konserwatywne. No przez lata chyba Evergrande to urósł do największej firmy deweloperskiej w Chinach i coś około, czytając raport finansowy, z ciekawości pochyliłem się nad tym raportem finansowym, mają jakieś 22 tysiące spółek zależnych od siebie, samochody, kina, posiadłości, mieszkania, domy, ziemie, jakieś tam fabryki, import, trading stali, także mają dosyć tego. Stąd też no, duża firma, potężna firma. 300 miliardów dolarów mają zaległości w bondach i uwierzycieli. 100 miliardów dolarów mają zaległości uwierzycieli, czyli podwykonawców. Mają tych podwykonawców od groma, bo w całych Chinach. 30 miliardów to mają w papierach dłużnych. I następne 10 do 30 miliardów mają w papierach dłużnych offshore, czyli poza granicami Chin, ale to głównie Hongkong, Azja. Na zachodzie nie pożyczyli dużo pieniędzy. 500 milionów pożyczyli w HSBC, Ashmore Capital, BlackRock Capital i UBS, w banku UBS. Prawdopodobnie tam mieli kontakty. Także tam exposure do zachodnich firm to jest może 3-4 miliardy dolarów, także to nie jest duże. Co ja w tym widzę? Na marginesie piękna pogoda, 11.79, śliczny dzień, cudowny. Zbliża się długi weekend, święto odrodzenia Chin, a w przyszłym tygodniu 10 dni wolnego będziemy mieć, także będzie dużo odpoczynku, będę starał się w miarę codziennie coś pokazać w blogu. Wracając do Evergrande, no ostrzegli, że nie mogą spłacić tych zachodnich bondów, ale dostali moratorium, czy tam przedłużenie na 30 dni, także z czasem spłacą, bo oni likwidują powoli swoje assets. Sprzedali oddziały w mikrochipach jakiejś, w fabryce produkującej samochody elektryczne, udziały w kinach, udziały w galeriach, także myślę, że uzbierają pieniądze. Co jest najbardziej pozytywne, jest to, że rząd chiński nie wkracza, ale nakazali im, że muszą wydać mieszkania i muszą wydać, skończyć kontrakty prywatnym inwestorom, czyli prywatnym najemcom, kupcom mieszkań, czyli takim Kowalskim chińskim. To jest dosyć pozytywne, nie zostawili ich na lodzie. Także tutaj zobaczymy, co będzie się dalej działo. Z tego, co się czyta w mediach chińskich, to będzie pół na pół, pół upadek, pół restrukturyzacja, pół umorzenie długów. Także chyba nie doprowadza do żadnego poważniejszego załamania rynku. Z drugiej strony, no, tam chyba największy problem to jest problem cash flow, czyli przepływu gotówki. Oni budowali, pożyczali, ale nie generowali profitów. Oni to praktycznie po kosztach robili, także to myślę, że wzrost i boom gospodarczy doprowadził do tego, że no musieli zabezpieczyć, albo inaczej, zaspokoić rynek, który wymagał mieszkań, i budowali, ile wlazło. Raz z jednej strony to wybudowało to potężne profity i potężny boom w rynkach mieszkaniowych. Koszty przycinają tutaj te kwiatki, ale jak się na przykład ktoś by nie widział tego i tak nagle zmienił pas, to bardzo niebezpieczne. Ale no, wywindowały koszty mieszkań praktycznie do 10 tysięcy dolarów za metr. Chociaż są i mieszkania, na przykład widziałem w Henan Evergrande, które sprzedają się za 300 dolarów za metr, także zależy gdzie, zależy jaki popyt, zależy jacy ludzie, zależy ile pieniędzy. Ja tu widzę trzy pivoty, trzy wektory. Jeden to
schłodzenie, przyspieszenie chłodzenia rynku nieruchomości, czyli no mają tutaj w tym rządzie chińskim ten pomysł na narodowy dobrobyt. No ale odcinając ludzi od mieszkań po 10 tysięcy dolarów za metr kwadratowy, no nie osiągnie się narodowego dobrobytu, więc trzeba też zrobić te mieszkania dostępne. Więc ja myślę, że część tych problemów Evergrande to też jest nacisk, żeby usunąć rzeszę pośredników i obniżyć i zdyskontować te mieszkania o 30%. Już słyszę, że niektóre rynki w interiorze zdyskontowały o 30 do 40% ceny mieszkań, które horrendalnie zaczęły rosnąć, a młodzi nie mogli sobie pozwolić na kupno mieszkania, już nie mówiąc o dzieciach. To jest jeden pivot. Drugi pivot, być może to jest taki pivot na Hongkong. Chodzi o szybsze zjednoczenie, nie tyle zjednoczenie, co asymilację Hongkongu z mainlandem. Dużo niezależnego kapitału, który był zainwestowany w Evergrande, szczególnie na południu Chin, był również zainwestowany w deweloperkę, stąd też ja myślę, że to jest jak gdyby takie lekkie ostrzeżenie dla tych inwestorów, żeby nie spekulować, szczególnie z Hongkongu, to jest raz, a dwa z południa Chin, gdyż spekulacje mogły być łatwo ukrócone przez bankructwo lub interwencję państwa. No i trzeci pivot to ja widzę w ten sposób, że zrobili bardziej dostępny rynek dla inwestorów zagranicznych na wykup własności mieszkań, magazynów, bo to Evergrande to nie tylko mieszkania, ale też magazyny, galerie, dla tych dużych funduszy finansowych, które wchodzą tutaj na rynek. No, koszmarnie wysokie były stawki za metr kwadratowy. Te firmy zadeklarowały się, że będą wchodziły tutaj z inwestycjami w postaci REITs, czyli funduszy powierniczych opartych na rentierce, no, ale ja nie widzę jakiejś tutaj możliwości generowania profitów przy takich cenach, więc ja myślę, że to też troszeczkę taka cicha ręka, nie tyle rynku, co cicha ręka rządu zainterweniowała i troszeczkę zdyskontowała te wszystkie ceny mieszkań, no poprzez Evergrande. Chyba całość winni są 300 miliardów, akcje spadły 86%, także jak to mówi Warren Buffett, bądź chytry, kiedy wszyscy się boją i bądź ostrożny, kiedy wszyscy są chytrzy. Więc ja myślę, że teraz jest szansa, żeby kupować Evergrande, bo nie doprowadzi chyba do upadku tej firmy. Ta firma będzie wciąż egzystować, wciąż będzie działać, bo tym bardziej, że dużo budynków jest do skończenia, dużo budynków jest do rozpoczętych, dużo ziemi jest kupionej, także tam roboty jest wciąż na dziesięciolecia. Czy to będzie layman moment, jak to wrzeszczy Bloomberg, który szczególnie nie lubi Chin? Nie będzie to layman moment, bo tutaj niestety nie wierzę w to, żeby kosztem małego inwestora ratowano duże firmy. Rząd na to nie pozwoli ze względu na stabilność rządu, ze względu na to, że dążą do dobrobytu takiego raczej średniej zamożności społeczeństwa, więc oni nie okulawią społeczeństwa, jak to miało miejsce na zachodzie, w Stanach, w zachodzie Europy, czy okulawiono społeczeństwo i ich dochody, ich oszczędności, oddając pieniądze, wyciągając banki z potężnych długów. Także tutaj nie będzie tak wyglądało na dłuższą metę, tak mi się przynajmniej wydaje. Proszę, tutaj jakieś auto Maple się nazywa. Znowu następna dygresja. Rząd chiński będzie redukował ilość producentów samochodów. Jest ich teraz bez liku. Na pewno będą zacieśnią do może 4, 5, 6 dużych firm. Maple. Nigdy nie widziałem takiego brandu Maple, ale to wygląda, że to jest elektryk, bo to chodzi dla firmy taksówkowej Cao Cao. No i ten Evergrande i ostatni pivot ciekawy, bo tam wielu analityków nad Wisłą się dziwi, albo jak to się niektórzy piszą, dziwuje, jak to jest możliwe, że nie ma stali, a ceny rudy spadają. No ceny rudy spadają, bo Evergrande i wszyscy deweloperzy sprzedają forward puts, czyli to są inwestycje na zwyżkowe na akcje rudy lub inwestycje w obligacje do zakupu rudy po ustalonych cenach. Ale odcinają nieprzyjemnie. Stąd też ceny rudy spadają, bo spadają ceny na obligacje albo na kontrakty do zakupu. Stąd też ceny rudy spadają. A że stali nie ma, no bo stali nie ma, no bo ekonomia jest jaka jest. Wiadomo, wszyscy wiedzą,
i plaga, i spowolnienie globalne, jak i również mają, ludzie mają mniej pieniędzy. Też mamy stagflację, stąd też z tej stali się nie produkuje, nie robi się dużo, jak i również produktów nie ma dużo. No i też mamy potężny glut w kontenerach. Stoi masę statków, czekają na załadunek, w tym paru znajomych klientów czeka już od miesiąca, żeby ich załadowali, bo nie ma kontenerów, nie ma statków, stąd też nie będzie stali, jak i również lekko ceny stali będą rosły w górę, pomimo że rudy spadają. I tutaj właśnie jest zależność. Z drugiej strony szokujące jest, jak potężna ignorancja niektórych analityków dotyczących Chin. Nie chcę tutaj glamoryzować siebie, ale będąc mówiąc o ignorancji analityków, jeszcze raz podkreślam, zapraszam, zaznaczam, Dominik Mierzejewski ma podcast, to jest profesor z Ośrodka Studiów Wschodnich z Łodzi. Fantastyczny facet, bardzo rozeznany w sytuacji chińskiej, jak i również znajomości, a nie tyle co języka, co i kultury. Polecam bardzo mocno Ośrodek Studiów Wschodnich z Łodzi. Dominik Mierzejewski publikują fantastyczne monitory, monitory chińskie, monitory azjatyckie, monitory japońskie. Warto poczytać, wystarczy tylko wygooglować i odradzam. Po prostu odradzam czytanie mainstreamowych mediów, czy to na internecie, czy to na papierze, czy oglądanie, bo ci ludzie nie mają pojęcia, a pojawiło się masę, ale to masę dyzmów Chin, Bliskiego Wschodu, którzy nie mają kompletnie pojęcia, kompletnie nie mają pojęcia, co tutaj się dzieje i nie widzą tego oczami ludzi, którzy czy to tutaj mieszkają, czy to tutaj pracują, czy są w miarę obiektywni, czy patrzą na Chiny z punktu widzenia naukowego. Jeszcze raz polecam Dominik Mierzejewski. Michał Lubina, też profesor, ale on bardziej się zajmuje Mianmarem. Dawniej się nazywała Birma. Też bardzo dobry ekspert mówiący o zależnościach w południowej Azji. Dosyć interesująco mówi profesor Guralczyk. Bardzo obiektywnie, bardzo konserwatywnie podobają mi się jego wypowiedzi. Dużo analizy, bez bzdur, bełkotu, wymyślania cudów czy cytowania Twittera, którego nie rozumieją. Widzę jeden z ekspertów czy analityków, który nie wiedział, co to jest awatar w WeChatach czy w społeczności młodzieżowej na QQ, Douyin czy WeChatach, także wiecie, o kim mówię. Myślę, że tutaj zakończę swoje mądrzenie się na temat Evergrande. Na pewno to jest bardzo subiektywne, ale ja to widzę tak tutaj, stąd, z ziemi chińskiej. Obserwując media chińskie, czytając raporty finansowe, zapewne wiecie lub nie wiecie, jestem księgowym, także mam lekkie dewiacje finansowo-księgowe, stąd też tutaj tą drogę, zwróćcie uwagę, skończyli już. Te stacje metra są skończone, nowy asfalt jest wydany za kawałeczek dalej, zobaczycie ten stary, nowy szpital, gdzie skończone są chodniki. Tutaj ciekawostka, po lewej stronie Buick, którego nie mamy w Ameryce. Kompletny elektryk, ten biały. W ogóle go nie ma w Stanach. Nie widziałem tego elektryka. A już tutaj jest w Chinach od dobrych 4-5 lat. Moje dewiacje finansowe przekładają się na to, że czytając raporty spółek, obserwuję, co piszą, co numery i co cyfry mówią. Stąd też mi łatwiej jest pojąć troszeczkę. Analitycy głównego nurtu, no głównie swoje dane budują na zachodnich mediach, na zachodnim Twitterze, na zachodnim Facebooku. Stąd też ja myślę, że bardzo subiektywne są, zresztą czytałem parę wypowiedzi, kompletnie oderwane od rzeczywistości chińskiej, oderwane od rzeczywistości tego, co tutaj się dzieje finansowego. Także bardzo mocno odradzam. Co tam jeszcze, zanim powiem tyle na tyle, sakramentalne, jeszcze powiem wam więcej, co się dzieje w Chinach. Chiny całkowicie zdelegalizowały Bitcoina, który spadł o 40%. Nie o 40%, a coś 40%, 40 tysięcy dolarów. Także przez pół podzielili zamożność spekulatorów, spekulantów. Zresztą ci, co poważniejsi, John Paulson, ten, który
wzbogacił się na zakupie ubezpieczeń funduszy mieszkaniowych podczas kryzysu w Stanach w 2008 roku, kompletnie odradza Bitcoina. A to nie jest głupi facet. To nie jest głupi facet, to jest mądry facet. Takich ludzi się słucha, ale oni się nie znajdują w mainstreamie propagandy. Oni się znajdują raczej w takiej niszy finansowej. Patrzcie, na e-bike'u po ulicy jedzie, kurczę, od lewej do prawej. Uderzysz takiego i później trzeba płacić. Strasznie niebezpiecznie. O, widzicie, tutaj nie da, dwa miesiące temu wam pokazywałem. Proszę, tutaj przecina ulicę pani. Barierki im budują wciąż mimo wszystko. Znajdują jakieś przejście. To świeżo wybudowane tutaj te barierki są. Ale wciąż potrafią przekroczyć wyobraźnię. Zero wyobraźni. Także Bitcoin jest zdelegalizowany w Chinach. Posiadanie, właściciele paszportów chińskich, którzy posiadają Bitcoina, będą penalizowani, jest nielegalne. Produkcja, crypto mining i tak dalej. Stąd też prawdopodobnie zobaczymy wkrótce spadek cen mikroprocesorów, spadek cen kart graficznych. To bardzo szybko się dzieje. Wzmacniają Chińczycy również i rząd chiński prawa dotyczące własności intelektualnej. Dużo procesów ostatnio się toczy w sądach chińskich o kradzież własności intelektualnej między ich firmami chińskimi, między firmami zachodnimi, chińskimi i zachodnimi, także dużo się dzieje. Też dużo mergerów, czy połączeń potężnych globalnych chińskich producentów, jak i również firm w branży metalowej. Chińskie Minmetal się łączy z Chinalco. Minmetal jest znany z tego, że jest największym partnerem KGHM-u. A na marginesie KGHM-u miałem przyjemność spotkać prezesa KGHM-u. Bardzo miły człowiek. Będziemy powolutku, drobnymi krokami, wspólnymi siłami budować izbę chińsko-polską tutaj w Chinach, która będzie zjednoczała i wspierała polskie biznesy oficjalnie. Oficjalnie już, bez żadnych takich jakichś tam prywatnych działań czy prywatnych firm. Będzie to oficjalna działalność nie tyle spółki, co organizacji pozarządowej. Xiaomi jest numer jeden teraz w Chinach, jeśli chodzi o sprzedaż. Numer jeden, jeśli chodzi o sprzedaż w Indiach. No, po zdetronizowaniu Huawei'a. Pomyślałbym, że administracja amerykańska grała pod Xiaomi, żeby zdetronizować Huawei, jak i również obniżyć jego udziały w rynku telefonów. Także dosyć taka ciekawa historia. No zobaczymy, jak to wszystko się skończy. Bardzo interesujące. Coraz więcej samochodów widuję na ulicach samojezdnych, testowanych jest. Stąd też żółte pasy na ulicach. Będzie wyjdzie nowe prawo o ruchu drogowym, które będzie również decydowało w październiku o samojezdnych samochodach. Lokalne rządy w cieniu właśnie tego upadku, kłopotu w Evergrande'u również proaktywnie zaczynają atakować, naciskać lokalnych deweloperów, żeby szybko wykazali się, ile mają długów, czy potrzebują pomocy, jak i również bardzo szybko obniżyli, zdyskontowali swoje apartamenty. Także na pewno codziennemu Kowalskiemu to pomoże. Poza kłopotami finansowymi znane było bankructwo grupy H&A, właściciela linii lotniczych, właściciela galerii handlowych, właściciela kin, właściciela wielu inwestycji na całym świecie, w tym sieci kinowych w Stanach, jak i również studiów filmowych. Policja go aresztowała za jakieś tam nie bliżej specyfikowane malwersacje finansowe, także się ostro zabierają tutaj za grube ryby, szczególnie te grube ryby, które no, kradły lub oszukiwały, malwersowały piramidy. Fajna sprawa, bo w gruncie rzeczy rząd rządzi kapitałem w Chinach, a nie kapitał rządzi rządem, tak jak to ma się na Zachodzie, także myślę, że dla każdego chińskiego Kowalskiego to są dobre newsy, a przy okazji też wzmacniają wsparcie dla ich własnego rządu. Bez zatrzymania się, włącza się w korek. I oni często wyjeżdżają na zewnętrzny pas miast, na wewnętrzny pas, co jest bardzo niebezpieczne. Myślę, że tyle na tyle. W gardle mi zaschło. Do usłyszenia. Mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 12 lat. Dziękuję za komentarze. Pozdrawiam rodaków na świecie, we świecie, wszechświecie. Dziękuję serdecznie. I to jest chiński biznes. Do usłyszenia.